No i tak właśnie wskakujemy w kolejny tydzień, 22, sobota. Ja jeszcze do końca nie wyzdrowiałem, ale update zdrowotny dam wam za sekundę. Update'ik zdrowotny ode mnie jest taki, że wykonałem już naprawdę wszystkie badania, które mogłem wykonać. Krew jest zajebista, ferytyna 112, to jest naprawdę poziom pod korek według mnie, bo ostatnio miałem 50-60. Jeżeli chodzi o jakieś tam glukozy, jakieś tam cholesterole, wszystko jak na mój wiek, to już w ogóle jest mega, mega dobrze. Następnie zrobiłem RTG klatki piersiowej, nic nie wyszło. Poszedłem do pulmon, tu macie tą nazwę, nie potrafię jej wymówić, czyli specjalisty od płuc, od kaszlu i od takich rzeczy, od alergii, od astmy. No i przebadał mnie, sprawdził to wszystko dokładnie jeszcze raz, powiedział, że to jest jednak mimo wszystko ten kaszel pochorobowy i że tutaj nie ma żadnych zmian na płucach, więc wygląda na to, że po prostu męczy mnie jakiś przejebany kaszel. Dał mi jakieś wziewy, to się chyba nazywa, ogólnie to takiej nebulizacji, tutaj pokażę wam ten sprzęt. Próbuję naprawdę już serio wszystkiego. No i jest chyba lepiej, już prawie nie kaszlę. Jeżeli chodzi o zalecenia, to powinienem albo na 4 dni zaprzestać aktywności fizycznej, albo na 4 dni skupić się na tym, żeby ten oddech był umiarkowany i żebym czuł, że mi się dobrze oddycha. Czyli siłą rzeczy ktoś zmusił mnie do mafetona i do biegania po prostu tak wolno, że ten oddech jest bardzo, bardzo spokojny i nie powoduje puchnięcia czegoś tam w środku. Bo tak naprawdę ta, jeżeli ja biegnę mocno i dostarczam coraz więcej tlenu, to coraz bardziej coś tam podrażniam, to coś coraz bardziej puchnie, przez co ten otwór, przez który dostaje się powietrze, się zmniejsza i skurcza i ja przez to czuję właśnie to uczucie mam takie, gdzie jakby ktoś mi siadał na klatce piersiowej i po prostu nie mogę robić intensywnego wysiłku. Dodatkowo leczę tą dwójkę, czyli robię treningi siłowe zalecane przez trenera motorycznego. No i tak to idzie życie na tej wsi. Papierosie w piwku. Życie. Jeżeli chodzi o treningi z trenerem, to wznawiamy je we wtorek, ale też zaczynamy od bardzo, bardzo spokojnych biegów. Mam nadzieję, przynajmniej według tego, co ten gość mi powiedział, że w ciągu 4-5 dni to wszystko minie. Chociaż patrząc na temperaturę 30 stopni, to ja serio przygotowuję swoją jaskinię i bieganie na bieżni, bo wychodzenie w takiej temperaturze to jest dla mnie po prostu katorga i masakra. Ja myślałem, że robienie treningów w jaskini, kiedy na dworze jest taka masakra, 33 powiedzmy stopnie, no jest lepszym rozwiązaniem, ale zrobiłem taki jeden trening i po 30 minutach, jak ten wiatrak chodził na maksa, to tutaj zaczęło się takie gotowanie żaby, że nie dało się biegać. Trzeba się przemęczyć ten lipiec, bo w sierpniu już te dni zaczynają się robić krótsze, więc już treningi po 20 będą dużo, dużo przyjemniejsze. Jest zajebiście. A tak się jedzie, jest przyjemnie. Wyjdź na rower, bo biegać nie możesz, mówili. Będzie fajnie, mówili. Choroby wyleczone. Teraz czas na leczenie kontuzji. So the leg's not really broken, huh? No, it is broken right here. Slight, though. Slight? No, it's broken. Broken or just broken? Tak w ogóle to wam powiem, że potwierdziło się to, co niestety myślałem i mam tą hamstring tendinopathy, którą miał Seth Jave DeMure. Także on pobiegł godzinę 5 w półmaratonie z tą kontuzją, także wszystko przede mną. Zrobiłem wczoraj USG, gdzie wyszła dokładnie ta tendinopatia, plus, co jest ciekawe, około rok temu, kiedy chyba nawet gdzieś mam jakiś filmik z tego, jak byłem na treningu grupowym u lubelskiego biegacza, to powiedziałem, że pościgam się z młodymi i poczułem takie mocne szarpnięcie, więc wydaje mi się, że to mogło być wtedy i okazało się, że przeszedłem jakieś złamanie, a coś tam, tu wam napiszę, które polega na tym, że mięśnie wygenerowały taką moc, że urwał się kawałek tam 5-milimetrowy kości. A co on jest, kurwa, Robocop? No więc to przeszedłem, plus bardzo dużo mini urazów, które się tam robiły, to wszystko się pozwłókniało, no i stworzyła się tendinopatia, także sport to zdrowie, peseloza, lecimy dalej. You accept it, cry it out if you need to, you move on, adapt and grow, work harder, work smarter, remember, work smarter. To jak tam, siadamy na kanapę,
piwko odwalamy. Czy lecimy na trening, bo dopiero młody położony spać. Czasu nie było, pomijając pogodę. Mamy nadal 21 stopni. Ale konsekwencja, to jest właśnie to, konsekwencja. Nie ma miękkiej gry. 12 km dzisiaj. Jedyna godzina, kiedy mogłem wyjść. Ucieczka do lasu, bo lampa wygląda mniej więcej w ten sposób. Ale paruwa, co? Lampa jak skur... mówię. Jest ciepło, że tak powiem. Lubię w tym lesie to, że on nie jest jakiś stromy, ale nie jest też płaski. Jak widzicie taką drogę, to tak naprawdę nie wiemy, czy ona jest pod górę, czy z górki. I dopiero musicie się zastanawiać, czy to łapiecie taki fajny flow, że nagle wam się tak fajnie biegnie, czy to jednak jest delikatny zbieg. Tutaj pozdrowienia dla Bartka za patent ze wpuszczaniem lodu. Chociaż już się rozpuścił, więc chyba jest ciepło. No ale pierwsze 5 km to był totalny chill. Rozgrzewka i schłodzenie tracą tutaj sens. Traci go, kurwa, bezapelacyjnie. Dzisiaj był trening 15 razy 40 sekund na minutę 20 odpoczynku. 32 stopnie, robiłem to w lesie. Nie pomogło, no ale walczymy, walczymy. Już długo tego nie, dużo tego nie zostało. Jeszcze pewnie z 2-3 tygodnie się pomęczę. Te treningi takie wieczorne już po 20 parę stopni już ładnie wchodzą. No ale 30, lampa jest. Mówi się lampa jak chuj, co? W tym momencie mamy, no myślę, że już powiedziałbym 2 tygodnie trenowania z Mikołajem. Treningi są naprawdę, naprawdę super. W kontekście takim, że no nie jest to dla mnie jakoś mocno obciążające. Chociaż temperatura mnie zabija i ja niektóre treningi wykonuję źle. Jak chociażby to, gdzie potrafiłem pobiec 4 km natętnie 191, co jest dla mnie wysiłkiem nawet mocniejszym, jeżeli by patrzeć tylko na tętno, niż zawody. Ponieważ zawody na piątkę biegam na tam 185, to jest do pożygu. Tutaj nie było do pożygu, więc tak jak napisałem potem w kolejnym treningu, no nie można patrzeć na tętno przy takich warunkach, po prostu u mnie się to nie sprawdza, u mnie tętno jest po prostu w totalnym kosmosie. Ja staram się wyczuwać te prędkości, staram się wyczuwać tempa biegu, staram się też zwalniać gdzie mogę, ale też nie przesadnie, bo wiem, że to nie ma żadnego sensu, jeżeli ja na samopoczucie czuję się bardzo dobrze, tylko po prostu się gotuję, bo jest tak duszno od asfaltu i biegając nawet po 22, tak jak ktoś napisał, nadeszły czasy, gdzie czy wstaniesz o 6 rano, czy pójdziesz biegać o 22, nie ma to znaczenia, temperatura i tak jest ponad 20 stopni, wieczorami jest gorzej, bo wieczorami po całym dniu nagrzewania się asfaltu, niestety ten asfalt bardzo mocno oddaje. Marnym to było pomysłem, wychodzenie o godzinie około 16 na trening, ale w upale nie biega się zbyt fajnie, tym bardziej, że jest chyba 1000 stopni. Ja wiem, że to fajnie zacznie się poprawiać i kroczek po kroczku te prędkości zaczną rosnąć, tętna zaczną spadać. Tylko jeszcze muszę przetrzymać te 2, myślę 3 tygodnie. No i chyba na razie tyle, nie mam za bardzo o czym tutaj gadać. Widzicie na Strawie moje treningi, możecie je oczywiście komentować. Ja nie na wszystko odpisuję, bo mam dosyć pisania, jakie ja mam maksymalne tętno. Albo tematy, a dlaczego to tak wysoko, zwolnij. Słuchajcie, ja trenuję z trenerem, trener mi mówi, czy mam zwolnić, czy mam nie zwolnić, a nie ludzie na Strawie. Jeżeli wam to sprawia przyjemność i lubicie to robić, to piszcie, tylko liczcie się z tym, że no nie będę na niektóre rzeczy odpisywał, bo już mi się po prostu nie chce. No i co, trenujemy z Mikołajem, w sierpniu będą fajniejsze treningi, pewnie zintensyfikujemy pod pierwsze starty we wrześniu. Pierwsze starty to piątka praska, potem dyszka w ramach maratonu warszawskiego. No i zobaczymy, jaką formę uda się z tego wykuć. Także trzymajcie się, do zobaczenia gdzieś na biegowych ścieżkach. Ja się odmeldowuję. Jak zapewne widzicie, zrobiłem sobie nowy design na tarasie. Troszeczkę się
męczyłem, ale wyszło to naprawdę całkiem spoko. Nie ma już chamskiej ściany tylniej, pamiętacie pewnie stąd. Dzisiaj bieżnia mechaniczna, 31 stopni na dworze, sauna totalna, 6 razy 1 km od 14,5 do 15. Na dwuminutowych przerwach zajechałem się konkretnie, no ale idzie to ku lepszemu, te treningi już idą naprawdę w dobrą stronę. Leczę kontuzję, wyleczyłem chorobę, oby tak dalej. Słuchajcie, no jest srogo. To nie deszcz, to szampa leje na łeb. 28 stopni, 3 razy 3 km. No dużo lepiej. Jest gorąco w ciul, ale już naprawdę pierwsze powtórzenie 4,19, drugie 4,20, trzecie 4,18 i serio biegało się na tyle spoko, że takie RPE na 7, na 10 jest w porze, jest coraz lepiej, jest coraz szybciej, 10 stopni mniej, będzie się biegać zajebiście.